O 20% mają zdrożeć bilety na przejazdy komunikacją miejską, zakłada projekt uchwały, nad którym pochylą się w najbliższą środę miejscy radni. Cena według projektu ma zmienić się 1 stycznia 2022 roku. Od tego dnia prawdopodobnie zapłacimy za bilet jednoprzejazdowy normalny 3 zł, za bilet jednoprzejazdowy ulgowy 1,50 zł. Zdrożeją również bilety okresowe. Za dekadowy zapłacimy 38 zł, a miesięczny imienny 90. Posiadacze SKM-ki będą nadal mogli liczyć na ulgi zależne od rodzaju karty. Zmienią się, jeśli uchwała zyska aprobatę radnych, również koszty przejazdów strefowych. W strefie A jednorazowy bilet normalny będzie kosztował 4,60 zł, a miesięczny 115 zł. W strefie B będzie jeszcze drożej. Za jednorazowy przejazd bez prawa do ulgi zapłacimy 6,60 zł. Za bilet miesięczny 115 zł, ale tutaj jest jeden wyjątek. Znacznie więcej kosztował będzie 30-dniowy pełnopłatny bilet do wsi Lipniak. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, na decyzję wpłynął wzrost kosztów wynagrodzeń oraz wzrost cen paliw, skutkujący zwiększeniem wypłacanej przez miasto rekompensaty dla operatora za świadczone usługi przewozowe. Obecnie ta rekompensata wynosi już ponad 9 milionów złotych. Na koszty funkcjonowania MPK-ów wpłynęła również pandemia. W 2020 roku odnotowano 45% spadek listy pasażerów w stosunku do roku 2019.